Dziś w programie poznasz technikę raportu, dowiesz się, jak dopasować się do klienta, co zrobić, kiedy klient przeklina. Adam Szaran, Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Ilość nawiązanych relacji, załatwionych biznesów, nawiązanych przyjaźni jest wynikiem tego, jak wielu ludzi nas polubiło i jak dobrze nam się z nimi rozmawiało. Czasami jednak jest tak, że mimo tego, że rozmawiamy o tym samym, to z jakiegoś powodu nie możemy się porozumieć. Przyczyną może być to, że się nie polubiliśmy. I tutaj z pomocą w tej kwestii przychodzi nam Milton Erickson, dlatego że ten wybitny amerykański psychiatra i psycholog miał o wiele lepsze wyniki w swojej praktyce niż pozostali psychiatrzy w danym czasie, w XX wieku. I ci pozostali zaczęli go obserwować i zastanawiali się, co on robi innego niż my. Przecież posługuje się tymi samymi metodami, nie ma dostępu do jakiejś innej wiedzy. No i zaczęli go obserwować i tak patrzył, jak on prowadzi swoją psychoterapię. I okazuje się, że podczas gdy zwykły psychoterapeuta przyjmuje pacjenta i pacjent do niego mówi: panie doktorze, bo ja się boję psów, ja mam paraliż, kiedy widzę psa, a jak on zaczyna szczekać, to po prostu oblewają mnie zimne poty, to zwykły psychoterapeuta mówi: od kiedy ty masz tę fobię, synu? Co robi Milton Erickson? Milton Erickson nachyla się do pacjenta i mówi: od kiedy ty boisz się psa i od kiedy oblewają cię te zimne poty? Co robi Milton Erickson, Kasiu? No, upodabnia się do swojego pacjenta, bo lubimy ludzi podobnych do siebie i często widać to na przykład, jak popatrzymy na kobiety, przyjaciółki, które spotkały się na mieście i jakby je tak zechcieć poobserwować, to okazuje się, że one wybuchają śmiechem w taki sam sposób, podobnie wyglądają, podobnie rozmawiają, gestykulują, albo inna sytuacja, schodzi dwóch mężczyzn w typowej korporacji na papierosa i nie wiadomo czemu nagle rozmawiają o motocyklu i okazuje się, że właśnie mają wspólną pasję. Albo jeszcze lepiej, często spotykane, kiedy dowiaduję się, że mój rozmówca pochodzi z tego samego miasta, zaczynam go bardziej lubić i doszukiwać się jeszcze więcej cech wspólnych. I na tym zdaniu, które brzmi: lubimy ludzi podobnych do siebie, nie takich samych, bo takich samych nie ma, ale podobnych jest pełno, na tym zdaniu zbudowana jest cała technika, technika raportu, i to jest technika, która mówi o tym, co zrobić, żeby klient albo nasz rozmówca po prostu nas lubił. Oprócz poprawnej komunikacji, to jeszcze są tutaj pewne poziomy, które trzeba wypełnić. I pokażmy tą technikę, technikę raportu. Ona mówi o tym, że na start musi nastąpić pewnego rodzaju pacing, czyli upodobnienie się do klienta, czyli współgranie z nim, dostrojenie się do niego, a zaraz potem nastąpi leading, czyli taka faza, w której ja już będę mógł go prowadzić, w której prawdopodobnie on będzie akceptował moje propozycje, w której być może będę mógł przejść do interesu. Czyli nawet to czasami fizycznie zobaczymy, że jeżeli się dobrze upodobnimy do klienta, jeżeli będzie między nami taki totalny feeling, to za chwilę ja podniosę kawę i zacznę pić kawę, a klient też weźmie kawę i też będzie pił. To taki fizyczny objaw tego, że klient już zaczyna za mną podążać i ja w tej fazie mogę wejść już w załatwianie biznesu. Tak, ale żeby wypełnić tą technikę, a właściwie metodę raportu, musimy zająć trzy płaszczyzny, znaczy wypełnić dwie płaszczyzny i jest to zachowanie. Poczekaj, zmieńmy slajd. I właśnie, mamy zachowanie. Mowę i myślenie. I teraz tak, jeżeli chodzi o zachowanie, to tutaj porozmawiamy o tym, jak zachowywać się w stosunku do klienta. Na przykład jak siedzieć, jaką mieć ekspresję. Porozmawiamy też o gestach. Przy mowie powiemy o tempie mówienia, o używanej terminologii, a nawet o przeklinaniu. No i na koniec mamy myślenie i o nim powiemy trochę później, bo to jest bardzo ciekawy element. To zacznijmy od zachowania. Co możemy podobnie zrobić? No i teraz tak, jeżeli chodzi o zachowanie, to z pewnością jak wchodzimy do klienta, najpierw siadamy. No czasem stoimy, ale zwykle siadamy i warto jest usiąść w ten sam sposób. Czyli jeżeli klient zakłada na przykład nogę na nogę, my zróbmy to samo, tylko tak w lustrzanym odbiciu, żeby to bardziej ze sobą współgrało. Jeżeli klient siedzi trochę pochylony, my również usiądźmy w takiej pozycji pochylonej. Jeżeli siedzi odchylony, jeszcze ma ręce założone tak, to owszem, nie,
nie myślmy od razu, że on jest jakiś tam zamknięty, tylko na przykład usiądźmy w ten sam sposób, po jakimś czasie rozluźnijmy ręce i okaże się, że klient zrobił to samo. Ten nasz sposób takiego dopasowania się do klienta no, spowoduje, że się właśnie z nim współgramy. Tak, bo jeżeli klient ma ręce właśnie tak zawiązane, my bardzo często mówimy, że on jest zamknięty, a jemu po prostu może być zimno albo po prostu tak siedzi, bo jest mu wygodnie. Co jeszcze możemy zrobić, kiedy się dopasujemy? Już to pokazujemy. Gesty są bardzo ważne. Przełączmy teraz na widok ogólny i Kasiu, ja bym chciał, żebyś teraz opowiedziała mi trochę o wakacjach. O tych wakacjach ostatnich w Tunezji? Tak. Nigdy więcej. Masakra. Nigdy więcej tam po prostu nie pojadę, nie chcę. Co robisz? Co robię? Małpuję. Popatrzcie Państwo, że akurat naśladowanie gestów to jest coś, co mamy robić, ale nie w tym samym czasie. Dlatego, że jeżeli ja robiłem w tym samym czasie to samo, co robiła Kasia, no to wychodzi śmiesznie. Mało tego, ona się prawdopodobnie zablokuje, powie, że ja sobie z niej żartuję. Więc musimy obserwować gesty naszego rozmówcy, dlatego, że powstają bardzo duże dysproporcje bardzo często. Jeżeli ktoś szeroko gestykuluje, a my jesteśmy tacy bardzo spokojni, nie gestykulujemy w ogóle, no to jest zbyt duża dysproporcja pomiędzy nami. On zauważy, że jesteśmy z innego świata. I odwrotnie również też. Więc to, co mamy robić, to zauważać gesty podobne. Jeżeli ktoś mówi, ja uwielbiam polityków. Politycy, to oni jak coś mówią, no to je sobie zapisuję. No to ja też czekam na swój moment i jak się wypowiadam, mówię, jeżeli chodzi o polityków, to naprawdę jest czego słuchać. No, robię podobnie, ale nie tak samo. Czyli gesty są bardzo ważne w dostrajaniu się do klienta. Tak, a kolejny element to jest mowa i tutaj chodzi o to, żeby dopasować się do klienta, tudzież rozmówcy w taki sposób, żeby między innymi mówić w podobnym tempie. Więc jeżeli my mówimy szybko, a nasz rozmówca wyraźnie widać, że mówi wolniej, dopasujmy się do niego, ponieważ przez to, że my mówimy szybko, to on może połowę informacji nie zapamiętać. Wynika to z tego, że po prostu ma inny styl przetwarzania tych informacji, dlatego trzeba się dopasować. To samo w drugą stronę, jeżeli my mówimy bardzo powoli, to po prostu możemy kogoś zamęczyć. Tak jest, jak ja bym się tutaj bardzo wolno do Państwa wypowiadał, no to być może byście przyłączyli nawet kanał, więc szczególnie ci, co lubią tę szybką formę wypowiedzi. No i teraz, jeżeli chodzi o mówienie, to jeszcze możemy terminologię naśladować, w sensie wyłapywać takie terminy, których używa klient. Jeżeli one są poprawne, na jakiś przedmiot da się powiedzieć na przykład w trzech formach. Może być kanapa, może być sofa. Może być tak, że coś jest żyrandolem, a w niektórych regionach Polski jest to oprawy oświetleniowe, z takim czymś się spotkałem. Albo są pyry, ziemniaki, ale są też kartofle. To ja wyłapuję, co mówi mój rozmówca i o ile to nie jest jakiś taki slang, no to ja to naśladuję. Po co mu pokazywać, że jestem z innego świata? Nie dopasowuję się tylko i wyłącznie do takich regionalizmów, do których nie jestem w stanie się dopasować. Czyli jak pojadę na Śląsk, no to tam oczywiście no nie cuduję, nie próbuję naśladować, no bo przecież ja nie znam tych wyrazów, tych słów. Jeżeli ktoś coś mówi niepoprawnie, no to jednak tutaj nie naśladuję, tylko mówię po swojemu, to znaczy mówię poprawnie. A jeżeli ktoś przeklina, to jest ciekawa rzecz, bo tutaj no, też mamy swoją teorię. Tak, nie przeklinamy. Na pewno nie przeklinamy z tego względu, że to jest no, niefajne, niemiłe. Natomiast to, że klient przeklina, po prostu może znaczyć, że możemy się zachowywać luźniej, że on jest bardziej wyluzowany, bo używa przekleństw. Bywa tak, że klient nawet nie wie, że przeklina, no i stąd właśnie lepiej się nie dostrajać. Klienci, którzy przeklinają, bardzo często nie mają świadomości tego, że przeklinają, ale jeżeli my rzeczywiście użyjemy jakiegoś przekleństwa, to oni nam to wyciągną i to nawet nie wiemy kiedy. Więc tutaj rzeczywiście pokazuje nam to, że on jest mniej formalny, my możemy się mniej formalnie zachowywać, jest po prostu bardziej na luzie. No i trzeci poziom. Trzeci poziom to jest myśl podobnie jak klient. Czy da się myśleć podobnie jak klient? Adam, no właśnie, przeprowadź mi ćwiczenie znowu, pokażcie nas realizatorzy drodzy na wizji głównej. Teraz tak, Kasia będzie myślała podobnie do mnie. Uwaga, teraz myśl podobnie do mnie. Mhm. Już? Tak. Dałaś radę? Tak. Okej, nie da się myśleć podobnie. Kasia przecież nie wie, o czym ja myślę. Da się z kolei pokazać, że myślimy podobnie i to naprawdę wystarczy. Czyli myśl podobnie to jest taki poziom, który wypełniamy wtedy, kiedy pokazujemy, że podobnie myślimy do klienta i wtedy, czyli chodzi o takie jego przekonanie, że my podobnie myślimy. Tak. Tu chodzi. Jak to zrobić? No właśnie, chodzi o to, żeby znaleźć rzeczy wspólne jakieś, żeby pokazać klientowi, że nie kłócić się z nim przede wszystkim, zgadzać się, bo co nam szkodzi, żeby się zgodzić. I czasami trzeba wejść na poziom wyżej. Na poziom wyżej wchodzimy wtedy, kiedy widzimy, że on ma inne zdanie, a my mamy inne, no to wtedy musimy poszukać połączenia.
no to jeżeli on się wypowiada, że piłka na temat jakiejś drużyny, która jest według niego najlepsza, a według nas inna jest najlepsza, no to wtedy wchodzimy na poziom wyżej, czyli mówimy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jest wspaniały sport tam, no jednak coś jest magicznego, że tam są największe pieniądze, to się naprawdę dobrze ogląda. Uwielbiam, jak drużyny z Polski wchodzą do rozgrywek europejskich, no gdzieś zawsze będzie ten poziom wyżej, my ziemianie, my tam kosmici i tak dalej, nie? Gdzieś tam się znajdzie połączenie. Więc szukaj rzeczy wspólnych, jeżeli znajdziesz wspólną pasję, wspólne zainteresowania, to klient podejrzewa, że pewnie podobnie też myślisz o świecie, ale też jak rozmawiasz z klientem przy taku i mu potwierdzaj to, co on mówi, a jeżeli nie możesz, no to wejdź na poziom wyżej. No to w ten sposób sprawimy, że komunikacja będzie naprawdę taka zadbana, w sensie, zadbana, że klient nas będzie lubił. Dokładnie tak. Za dzisiejszy odcinek dziękujemy i zapraszamy na kolejny.